Witam Was serdecznie. Widzę, że jestem za 6 minut ruszamy. Coś z tą kamerą muszę. Jestem strasznie przejaśniony. Jakbyście wiedzieli, jak to ustawić, to. Cześć, Kuba. Pierwszy. Za 9, cześć, Graska. No, o 19 sobie ruszymy. Rozumiem, że jestem słyszalny, tak? Jestem słyszalny. To mam nadzieję. No. I don't know. Witam cię, witam. No dobra. No to subcio. No, tak sobie myślę, że sobie czasami będę takie live'y robił. Zresztą na jakichś warunkach to wam jeszcze powiem, ale tak sobie. Czemu nie, nie? Ojej, panie Leszku, cudownego. Muszę to żonie powiedzieć. Niech się uczy od widzów. Dobrze. Słuchajcie, za 5 minut ruszamy. Dzisiaj bym chciał taki temat. Temat, który zawsze na lekcjach wraca jak bumerang. Wraca jak bumerang, mianowicie dativ, akusativ i zaimki osobowe i dzierżawcze. W tychże przypadkach zawsze macie z tym problem. Mylicie mia z miś, meinen, mein, mój, mojego, mój brat, do mnie, do mojego brata, z moim bratem, o moim bracie, o mnie i tak dalej, i tak dalej. Także dużo, dużo tych tematów, które gdzieś tam są problematyczne i bym chciał dzisiaj takie półgodzinne, słuchajcie, takie live będą robił półgodzinne, gdzieś tam za jakiś czas. No. U nas pada deszcz. Bei uns regnet es. Also es ist warm. Es ist warm. Jest ciepło. Aber es regnet. Ale pada deszcz. Also vor 15 Minuten. Vor 15 Minuten. Jeszcze 15 minut temu hat es nicht geregnet. Jeszcze nie padało. Aber jetzt schon, ale teraz owszem. I don't know. Pytasz, czemu zgoliłem brodę? Warum haben Sie den Bart rasiert? Tak by to brzmiało zadane pytanie po niemiecku. Rasieren to zgolić. Zgoliłem brodę, gdyż to się troszeczkę, znaczy mocno ma wpływ jakby decyzja. Ojej, będę kręcił. Byłem z moim synem, słuchajcie, na terapii jąkania. Dzieje się coś takiego w Polsce. Jedyne miejsce w Polsce to jest Chodzież. Chodzież to nad Poznaniem, 80 km. Tam w tamtych okolicach jest centrum terapii jąkania i tam właśnie na 2 tygodnie pojechałem z moim synem i jego przemiana poszła równie z moją przemianą, że tak powiem, wizualną. Stwierdziłem, że się ogolę. Taki nastrój. Nie ukrywam, że małżonka zadowolona, także chyba o to chodzi, nie? No. A czy wrócę do tego, to nie wiem. Teresa Pomarańcza, czy Niemcy to mylą? Nie. Znaczy, mówimy o prawdziwych Niemcach. Nie, oni nie mogą tego mylić. Dla nich to jest. Tak jak dla nas, my język polski czujemy, a nie wiemy. Czy mylą? Nie, myślę, że nie. Może nie do końca to chodziło. Oni nie mogą to pomylić. To jest zbyt mocno osadzone w języku niemieckim, ale dobra. Leszek piszesz, szczerze to na pana materiałach nauczyłem się języka i się przełamałem językowo. Jestem w Niemczech 8 lat. No to brawo, gratuluję. Dariusz, bei uns noch nicht regen. Nie, bei uns regnet es nicht. Tak by brzmiało twoje zdanie. Jak już jeszcze nie rozpoczęliśmy lekcji, to pozwolę sobie na komentarz. Regnet es. To napisałeś jeszcze? Noch, regnet es noch nicht. Dobra. Bei uns regnet es, jeszcze nie pada. Regnet es, czasownik regnet jest na drugim miejscu i dlatego, nie?
Dobrze, słuchajcie, możemy zacząć. Jest was tutaj 41 osób, bardzo fajna ekipka. Dobrze, słuchajcie, ja to będę pisał w komentarzach, jak chcę, żebyście uczestniczyli w tym live'ie. To znaczy, kto chce, to niech uczestniczy, ale myślę, że aktywność na lekcji ma sens, gdy możecie pisać to, o co was poproszę. Cześć, Olo. No to co? To zaczynamy. Zaimki osobowe i dzierżawcze w datywie, w akusatywie. To jest duży temat, wiadomo, ja tego nie ugryzę w ciągu pół godziny, ale postaramy się chociaż na począć. Po pierwsze, pamiętajcie, pierwsza rzecz. To, czy ma być datyw. O, dziękuję ci, Simo. Mein Sohn macht den besten Tee in der Welt. Ha. Słuchaj, Grasko, dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, po pierwsze musicie wiedzieć o tym, że dlaczego ma być raz datyw, a skąd mam wiedzieć, że jest akusatyw. Przy przyimkach to łatwo powiedzieć, bo niektóre z nich po prostu łączą się z datywem, a niektóre z akusatywem. Koniec, nie? Rozumiecie? Jest coś takiego, że dany przyimek łączy się z datywem i wy to musicie wiedzieć, a dany przyimek inny się łączy z akusatywem. Czy to jest dobra wiadomość, czy zła? Dobra z dwóch powodów. Po pierwsze, macie podział, kiedy ma być jaki przypadek, a po drugie, tych przyimków nie jest dużo, jest ich kilka. Nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, tylko kilka. Przymiotników, przepraszam, przyimków z datywem, przyimków, dobrze mówię, z datywem mamy. I teraz jak was proszę, żebyście nie pisali. Mamy zu, mamy mit, mamy bei, mamy von. Razem napisałem, ale oczywiście chciałem osobno, nie? Zu, mit, bei, von, aus też jest datywowy. I na razie tyle starczy. Na razie tyle starczy. Tam jeszcze byśmy dopisali może 3 czy 4, ale już przy tych 5 z moich obserwacji wynika, że to jest problem. Możecie sobie z komórką zrobić zdjęcie, ok? Możecie sobie zrobić zdjęcie tego czatu, że datywowe przyimki to jest zu, mit, bei, von, aus. Cześć, Ernest. I w związku z powyższym, skąd się macie zastanawiać, czy jest datyw, czy akusatyw? Po prostu z tego, skoro jest użyte zu, to jest datyw. Skoro jest użyte von, to jest datyw. Koniec. To nie ma filozofii, słuchajcie. Jakieś tam wielkie szukania. I jaki błąd popełniacie? Nie mówię, że wszyscy, ale jakby obywając, mając lekcje z uczniami i gdzieś tam słysząc wasze komentarze, wasze pytania. Błąd Polaków, w moim mniemaniu, jest taki, że wy tłumaczycie te przyimki na polski. I na przykład macie mit, mia, no bo datywowy, nie? Ze mną. Cześć, Paweł. I większość z was myśli, że mia zawsze oznacza mną. Rozumiecie? Że mia zawsze oznacza mną. No właśnie tak nie jest, słuchajcie. Jak powiecie su mia, tam też jest datyw, tak? No to patrzcie, jak to tłumaczycie. Do mnie. Rozumiecie? Raz mia oznacza ze mną, a raz mia oznacza do mnie. Co to znaczy? Jakie to jest dla was konkluzja? Nie sugerujcie się tłumaczeniami polskimi. To nie jest klucz do tego, żeby zrozumieć niemiecką gramatykę. Ok? Polskie tłumaczenie, zwłaszcza przy zaimkach, to jest w ogóle tam zjazda. Nie sugerujcie się tym, że jak przetłumaczycie, na przykład mówicie do mnie często, słuchaj, Szymon, jak to jest, że ze mną jest mit mia i do mnie to też jest sumia. I wielu z was mówi, ej, to jest niemożliwe, jak może oznaczać ze mną, mną i mnie, jak może oznaczać po niemiecku mia? Wam się to wyklucza w głowie czasami, nie? A ja was wtedy pytam, no was, no kogo pytałem, tylko pytałem. Ale pytam, ale skąd wziąłeś, że ma być tak samo? Dlaczego ma być tak samo? Jakie założenie? Kto ci tak powiedział, że tak ma być? Nie? I tam wynika dyskusja,
bardziej lub mniej udana. W każdym razie najważniejsze jest to, nie kierujcie się polskim tłumaczeniem. Myt jest datiwowe, dlatego będzie mija. Obojętnie jak to przetłumaczycie na polski, obojętnie. Tam jest datyw, bo jest myt. Koniec. Cu, mia, tłumaczycie do mnie, okej. Okay. Dlaczego jest mia? No bo cu jest datiwowe. Nie? Tych przyimków tutaj wypisałem 5 z tym datiwem, ale to jest ich mniej. Wróć, no trochę więcej, w sensie 3 albo 4 bym dołożył. I tyle, nie? Tak to działa. Tak to działa. I przykłady. Przykłady, słuchajcie. Napiszcie mi zdanie. Oni jadą do mnie. Znaczy, po polsku brzmiałoby to sensowniej. Oni do mnie jadą, tak? Ale dobra, to już tam napisałem bardziej trzymając się niemieckiej wersji. I teraz I don't know, dobrze. Ernest oczywiście tak. Aneta tak. Ewa oczywiście, że tak. Kuba, pytasz, nie? Znak zapytania. Nie, no to no nie wiem, czy pytasz, chcesz pytanie z mojej strony potwierdzić, czy jest dobrze, czy źle. Dariusz, piszesz, sie zupełnie mija farm, nie rozumiem. Roman, sie fahren zu mir. Tak. Tak, oni jadą do mnie. I teraz wyprzedzając wasze pytanie, może niektórzy z was się zastanawiacie, ej, Szymon, przecież tam jest fahren, tam jest czasownik ruchu, dlaczego jest dativ? Macie takie pytanie? Cześć, Marcel. Aha, Dariusz, to nawet dałeś cu, ale faren dałeś na koniec. No nie. No nie. Ernest mówi, że nie miałeś takiego dylematu, nie miałeś takiego pytania. Rozumiem. Ale powiem, bo wiele osób, może niektórzy nie przyznają się do tego, nie wiem. Ale w każdym razie bardzo wiele to się pojawia w rozmowach z uczniami, z wami. Faren, oczywiście czasownik ruchu. I wiem, że niektórzy macie... Leszek, źle piszesz. Znaczy, sie kommst? Nie, nie może być sie kommst. Jak już, to du kommst. Jeżeli chcesz ująć końcówkę syty. No i tam zabrakło do kogo, nie? Tak powinno być. Tutaj uwaga do Leszka. Straciłem wątek. Sie fahren, fahren z ruchem. Ale tam nieważne, że to jest czasownik ruchu. Nieważne. Jest zu. A z czym się łączy zu? Z datiwem. Koniec. Dlatego jest mija. Bez względu na to, jaki taki tam jest czasownik, rozumiecie? To przyimek decyduje o tym. Słuchaj, ja jestem cu, ja chcę z datiwem. To, że ty jesteś czasownik fahren z ruchem, to mi to w ogóle who cares, nie? Spadaj na drzewo. Nie, ja tu rządzę. Tak to działa. Przyimek jest decydujący tutaj. Dobrze. Oni jadą do mnie. Kolejne zdanie. Ona jedzie do nas. Ona jedzie do nas. Proszę, zdanko. Aneta, sie fährt zu uns. Sie fährt zu uns. Tak, Aneta, dobrze. Ewa, dobrze. Ernest, dobrze. I don't know. Co... Tak, połączyłeś to razem, ok. Tylko tam. No wiem, że farn użyłeś z kropką, to brzmi jak jakaś skandynawska litera bardziej, nie? A tam jest Aumlaut. Kuba Markowski. Tam jest Aumlaut. Siefert. Nie wiem, czy masz niemiecką klawiaturę. Domyślam się, że nie. Natomiast Dariusz też. Roman też. Tam jest Aumlaut. Siefert zu uns. Marcel, dobrze napisałeś, tak. Sie fährt zu uns. Czyli zu wymaga datiwu. A my w datiwie, my via, ja to napiszę,
wir w datywie to jest uns. Dlatego jest to uns. Jasne? Myślę, że zrozumiałe. I teraz mia i uns to są zaimki osobowe. Bo one się biorą od osób ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. Czyli po niemiecku ich, du, er, sie, es, wir, ja, sie. To są zaimki osobowe. Ok. Napiszcie mi teraz, przechodzimy do zaimków dzierżawczych. Napiszcie mi takie coś jak moja babcia. Aha, potwierdzam wasze zdanie, przepraszam. Potwierdzam wasze zdanie sie fährt zu uns. I teraz napiszcie mi, proszę was, moja babcia. Meine Oma, Ernest, Ewa, Aneta, Marcel, Kuba, I don't know i Roman Golasa. Oma, tam nie ma samocha Roman, ok? Oma jest zwykłe Oma, tak jak słyszymy. Cześć Krzysiek. Roman, ty już troszeczkę poszedłeś dalej niż przewidział to plan, harmonogram dnia. Mianowicie zbudowałeś już zdanie. Nie takie zdanie chciałem zbudować, nie ukrywam, i to za chwilę wam powiem. Skoro wiemy, że meine Oma to jest babcia, to piszcie, napiszcie takie zdanie. Oni jadą do mojej babci. Oni jadą do mojej babci. Ernest, piszesz, sie fahren zu meiner Oma. Dobrze, Aneta, dobrze, Marcel, super, I don't know, super, Roman, nie. Nie może być zur meine, to jest błąd. Krzysiek, sie fahren źle, bo nie dość, że nie, tam nie ma a umlautu, bo sugerujesz a umlaut, po drugie nie ma meine, tylko meiner. Magdalena K, super, Kuba. Nie super, ma być miner. Marzena, dobrze. Leszek, nie Leszek, właśnie pomyliłeś osobowy. Cumia, to jest do mnie. Nie może być do mnie babcia. Cumia oma oznacza do mnie babcia. Rozumiecie, co się stało? Cu jest datywowy. I skoro oma ma di i skoro jest meine Oma, to w datywie ma być meiner. Ja wiem, że to ryby robię takie chamskie polskie, ale muszę wam zaakcentować, tak? Tam ma być datyw i ma być meiner. Dwie rzeczy. Su jest datywowe. I tam będzie tylko datyw. Koniec. Po drugie meine, no to jest datyw od meine Oma. Ja wiem, tutaj się odzywa znajomość albo nieznajomość tabelki. Ale skojarzcie, że kobieta w datywie, i tak to tłumaczę widzom, uczniom, no nabiera cech męskich. Sie fahren zu meiner, czyli R-ka na końcu ląduje. Dlaczego? No bo datyw. Czujecie to? Ja wiem, że niektórzy z was może nie jesteście na tym poziomie, no tak nazwijmy to rzecz po imieniu. No, domyślam się, że oglądający czy uczestniczący w tym live są osoby od samego początku, albo w ogóle ktoś się nie wziął za niemieckie, a może ktoś z was jesteście już po 10 albo 15 latach mieszkania, pobytu w Niemczech. Tak, muszę liczyć się na to, że faktycznie z tym, że ten wachlarz waszych stopni zaawansowania jest naprawdę przeróżny, przeduży. Dlatego założenia zawsze tłumaczę tak trochę od podstaw, czyli bardziej tak, jakbyście tego nie rozumieli. Tak bardziej tłumaczę, niż jakbyście rozumieli. Sie fahren zu meiner Oma. I meiner jest zaimkiem dzierżawczym.
nieosobowym. To nie jest, oni jadą do mnie, do niego, do nas. Zu ihm to byłoby do niego. Zu uns do nas, to już wiecie. Zu euch do was. To są osobowe. Dzierżawcze zaimki stoją przed rzeczownikiem. To może być moja babcia, jego ciocia, nasza nauczycielka, wasz dom, bo to nie musi dotyczyć osób. Zaimki dzierżawcze nie dotyczą zawsze osób. To może dotyczyć jakiekolwiek przedmiotu, budynku, nasza szkoła, wasza klasa, czyli unsere Schule, eure Klasse, nie? To są zaimki dzierżawcze. Pamiętajcie, dzierżawcze zawsze stoją przed rzeczownikiem. Dzierżawcze nie mogą stać solo. Dzierżawcze nie mogą stać ich fahre zu meiner, kropka. Niemożliwe, nie ma takiej opcji. Musi być zawsze do kogo, musi tam rzeczownik być. Nie? To jest to. Przykład kolejny. Sie fahren zu meiner Oma, tak? Myślę, że to już mamy ustalone, że jest dobrze. My z nimi rozmawiamy. O, takie tak. My z nimi rozmawiamy. Możecie użyć czasownika, a nie będę wam mówił. No, tu jest kilka czasowników do wyboru. Weźcie te najprostsze. Mówię o czasowniku rozmawiać oczywiście. My z nimi rozmawiamy. Aneta, wir sprechen mit ihnen. Na razie poczekam na pozostałe zdania i pozwolę sobie skomentować. Roman, wir reden mit ihnen. Krzysiek, jak unterhalten to tylko uns, to znaczy rozmawiać unterhalten zawsze zwrotne. Czyli zawsze musi być sich, nie może być samo unterhalten, no takie coś. Aneta, dobrze. Roman, super. Tutaj Krzyśkowi mówiłem. Marcel, super. Dariusz, źle. I don't know, dobrze. Ewa, dobrze. Teresa, dobrze. Kuba, tak. Aneta, super. Magda, super. Wir reden albo wir sprechen. Aha, bo niektórzy z was napisali ja, czyli na przykład Aneta, ty napisałaś. Ale dobra. Aneta, ich rede. Aha, piszesz to samo, tylko z innym czasownikiem. Dobrze. Mit ihnen, z nimi. I tam jest kropka, rozumiecie? Ihnen to jest zaimek osobowy. Z nimi. Są jacyś oni, czyli są jacyś sie, no bo sie to są oni. I ja, ich rede mit. I nie możecie użyć sie. Musicie użyć ihnen. Dlaczego? Bo mit jest datywowy. Bo mit jest datywowy, dlatego jest mit ihnen. Nie? A jak będzie ich nauczycielka? Tak. Ich nauczycielka. Jak to będzie brzmiało po niemiecku? Krzysiek. Tak, niektórzy napisali z dużej. Magdalena, zgadza się. Już się tego nie czepiałem trochę. Powinno być z małej, oczywiście. Krzysiek. Ihre Lehrerin z dużej. Znaczy, z dużej Lehrerin ma być. Aneta, dobrze. Ewa, eure. Eure to jest wasza. Rozumiesz? Wy jesteście i ja i to jest eure. To jest inna relacja. I duża litera Ewa, nie? Roman, piszesz Ihre Lehrerin. Ihre z małej, Lehrerin z dużej. Teresa źle. Zupełnie źle, bo seine to jest jego. Seine Lehrerin to jest w ogóle dativ już. Nie wiem, nie chcemy dativ jeszcze. I seine po pierwsze to jest w ogóle jego nauczycielka. Jego, nie ich. Marcel dobrze, Kuba super, Leszek. Lehrerin, skróciłeś rzeczownik Leszek, Lehrerin. Zobacz, jak Kuba napisałeś pod spodem, nad tobą, nie?
Marzena dobrze, Magda dobrze, Aneta dobrze, Ewa super. Dobra, Ire Lejerin. Ire Lejerin. To jest ich nauczycielka. Wiem, że to jest cholerstwo do wymówienia, nie? Ire Lejerin. Ich nauczycielka. Ok. I teraz proszę Was, napiszcie mi zdanie. My rozmawiamy z ich nauczycielką. My rozmawiamy z ich nauczycielką. No. Aneta pisze, wir sprechen mit ihrer Lehrerin. Tak, Aneta. Teresa źle, Krzysiek dobrze, Marcel dobrze, Ernest dobrze, Roman źle, Aneta źle, Kuba dobrze, Dariusz źle, Magda dobrze, Ewa dobrze, Marzena dobrze, Krystyna źle. Już wpisuję prawidłową wersję. Wierin, skoro jest Ihre Lehrerin, Ihre Lehrerin, ich nauczycielka, to my rozmawiamy mit Ihre. Co się stało? Ihre musi być w datywie, dlatego dostaje końcówkę ry. Tak jak wszystkie rodzajniki z di, w datywie dostają dea. Basia, dobrze, ale Lehrerin mała litera to jest błąd i to przedostatnie to nie jest Lehrerin, tak jak Lenin, tylko jest Lehrerin, ry jak Robert. Leszek, Lehrerin, tutaj rzeczownik się troszeczkę rozjechał. Mój komentarz, wir reden mit ihrer Lehrerin, to jest prawidłowa wersja, oczywiście może być sprechen. Oczywiście może być sprechen. Pamiętajcie, ire to zajmie dzierżawczy. On musi stać przed rzeczownikiem. No i stoi, nie? Cholera. W tytule jest akusatyw. Kurde, nie wiem, czy właśnie akusatyw jeszcze nie zdążymy, a mamy tylko raptem 8, 7, 9 minut. Nie, Krzysiek. Sagen to jest mówić. Monolog. Ich habe gesagt. Ja powiedziałem. Ich habe das nicht gesagt. Ja tego nie powiedziałem. Entschuldigung, ich möchte was sagen. Chciałbym coś powiedzieć. To nie jest sprechen. Sprechen to jest dialog. Ja z tobą sprechen. Oni ze sobą sprechen. Ale jeżeli ktoś mówi monolog, to jest sagen. Nie? Ja tego nie mówię. Ja chcę to powiedzieć. Ich will das sagen. Ich kann das sagen. Ja to mogę powiedzieć. To jest wtedy monologowo, nie? To jest sagen. Cholera, tego akusatywu nie chcę mieszać. Zróbmy sobie kiedy indziej. Sorry, ale chcę ten datyw skończyć. Dobra? Nie gniewacie się? Gniewamy się. Napiszcie mi takie coś. Jego brat. Jego brat. Dzięki, Teresa. Krzysiek, Bruda to jest rzeczownik. To jest zasada podstawowa w pisowni języka niemieckiego. Wielka litera. Ernest, nie dzisiaj. Genitiv, zupełnie nie planowałem i nie mam zamiaru. Sein Bruder, Ewa. Sein Bruder. Teresa, nie może być seine Bruder. Bruder jest facetem. A seine, końcówka e, sugeruje, że to jest kobieta. Czyli, że to jest rodzajnik die. To jest bardzo częsty błąd. Bruder jest mężczyzną i tam będzie sein. Aneta dobrze, Marzena dobrze, Ernest dobrze, Aneta dobrze, mówiłem, nie? Dariusz, piszesz umlaut, nie ma umlautu w rzeczowniku brat, Bruder. Teresa dobrze już teraz, Leszek ok i Basia dobrze.
zdanie dla was. Ona rozmawia z jego bratem. Ona rozmawia z jego bratem. Aneta, widzę, znasz temat. Dobrze. Ewa, znasz temat. Krzysiek, błąd. Ernest, dobrze. Marcel, dobrze. Teresa, błąd. Dariusz, błąd. Kuba, błąd. Marzena, dobrze. Basia, spricht. Ale jeszcze zaimkiem osobowym dzierżawczym też jest błąd. Niestety. Roman, seinen ma błąd. Christina, nie, błąd. Aneta, dobrze, Krzysztof, poprawiłeś. Znaczy, napisałeś seinen, ale to takich częściowych zdań nie uznaję. No to co? Jeszcze korygujecie swoje zdania? Ona rozmawia z jego bratem. Ona rozmawia z jego bratem. Łukasz, dzięki. Też pozdrawiam Tarnów. Małgorzata, sie spricht mit seinem Bruder. Oczywiście, Teresa Beruder, za dużo E. Seinem. Ja dam od razu wam zdanie poprawne, skorygowane, ok? Sie spricht mit seinem Bruder. Dariusz, użyłeś redet, oczywiście, i seinem, oczywiście, prawidłowo, seinem. Wiecie, co się stało, czy nie? Czy rozumiecie ten błąd wasz, ci, którzy ten błąd popełnili? Macie dea. Pojawia się datyw. I w datywie dea zamienia się na dei. Bo jak macie sein Bruder, w datywie robi się końcówka em. Seinem Bruder. Nie wiem, czajcie to? Kopiecie? Dea w datywie jest deim. I za tym idzie końcówka dzierżawczego. Też jest sein w końcówce seinem. Sein Bruder, seinem Bruder. Ok. Dobrze. Napiszcie, bo to będzie ostatnie chyba na dzisiaj. Twoi rodzice. Napiszcie mi takie coś. Ernest, chodzi o to, że wegen jest podręcznikowo jest genitywem, ale większość Niemców używa go z datywem. Tak jest, po prostu tak robią. Seine. Ewa źle. Roman dobrze. Szybko mi uciekacie. Krzysiek dobrze. Teresa dobrze. Basia dobrze. Aneta dobrze, Martel też, Krystyna dobrze, dobrze. Deine Eltern. Mhm. I pamiętajmy, że przyjmek by u, który chcę teraz wykorzystać. Co ja chcę przez to powiedzieć, że będzie nam potrzebny. Patrz. Patrzcie. On pracuje u twoich rodziców. On pracuje u twoich rodziców. On pracuje u twoich rodziców.
piszcie. To piszcie. Aneta. Dobrze. Łukasz Czacha. Literka N-ka ci uciekła. No i L też z małej litery. Teresa źle. Ernest dobrze. Uciekacie mi trochę. Ernest dobrze. Krzysiek źle. Roman dobrze. Krystyna źle. Kuba. Gdzie ty jesteśmy? Arbeitet. Źle. Tak. Kuba. Arbeit? Oui? Oui? To w końcu kto? Wi? Zabrzmiał jak. No. Magda. Za krótkie. Arbeit. Źle, Magda. Podwójnie źle. Marcel. Źle. Małgorzata. Dobrze. Gabriela. Dobrze. Basia. Bardzo dobrze. Aneta. Arbeitet. Zabrakło ci i w środku, w rzeczowniku, w czasowniku arbeitet, ale... No, no cóż ci Łukasz powiedzieć, co? Przytulimy, tulimy. Arbeitet by deinen Eltern. On pracuje u twoich. No właśnie. On pracuje u twoich rodziców. Tam będzie deinen. Słuchajcie, piszę wersję prawidłową. Arbeitet by deinen. Co się stało? Die w liczbie mnogiej, no bo wiemy, że wszystkie rodzaje, wróć, wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej mają die. W datywie przekształcają się na dein. Nie? Skoro są deine Eltern, to w datywie deinen Eltern. W datywie deinen Eltern. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda. I słuchajcie, ostatnie słowo jeszcze ode mnie. Jeżeli chcielibyście się uczyć ze mną języka niemieckiego, to proponuję takie dwie opcje. Albo live'y, które robię w poniedziałki o 20, czyli za pół godziny, i w środę o 20. Przy czym w poniedziałki o 20 to jest dla osób początkujących w poniedziałki, a w środę o 20 to jest dla osób średnio zaawansowanych. Jeżeli byście byli zainteresowani taką opcją nauki, zobaczenie jak to wygląda, zapraszam do mojego maila, napiszcie do mnie. Tak, Krzysiek, to zostaje. Zapis live. Szymon Marciniak, autograf.pl. To jest pierwsza moja opcja nauki języka. Właśnie w ten sposób, ten live, który zrobiłem teraz przez pół godziny, tak wygląda mniej więcej, nie mniej więcej, tak to wygląda live ze mną po prostu, nie? Oczywiście na każdy live mam przygotowany jakiś temat i tak dalej, nie? Także od tematu to zależy. Druga opcja nauki, słuchajcie, to jest aplikacja Quizlet. I to możecie już teraz, w tym momencie, jak siedzicie, oglądacie to mnie, tak jak powiedziałem, wejść na stronę quizlet.com. Tam zarejestrować się i przesłać do mnie nick, czy też tam jak to zwał, tak zwał, nazwę użytkownika. I ja wpuszczę was do tych lekcji, które mam na kilka dni za darmo, żebyście zobaczyli, co tam mam. Tam mam live'y, wróć, tam są lekcje online na podstawie moich vlogów, na podstawie moich live'ów, na podstawie sugestii moich widzów. Wiecie, tak jak macie, możecie dokorzystać z komórki, Quizlet można ściągnąć na komórkę. Daję wam możliwości na kilka dni wejścia w ten Quizlet, w aplikację i zobaczenia, jak to działa. Także musicie, no, żeby wejść, możecie się teraz zarejestrować i podać mi na wyżej wspomnianego maila,
napisać mi swój nick, który macie po rejestracji właśnie w Quizlecie. Szymon Marciniak, jeszcze raz powtórzę maila. Wpuszczę Was na parę dni za darmo, nie ma problemu. Dzisiaj jest poniedziałek, do piątku, do weekendu. Cały tydzień mogę Wam dać taką ofertę na dzisiaj. Zobaczycie. Basia, no robimy podstawowe, czyli w poniedziałki robimy takie naprawdę rzeczy bardzo, bardzo podstawowe. Nie? Natomiast już w środę robimy takie rzeczy zaawansowane bardziej. Ten dzisiejszy live bym bardziej podpiął pod, sam nie wiem, chyba bardziej zaawansowany mimo wszystko. Nie? Bo tam chcę w tym poniedziałku robić dla osób podstawowych. Łukasz, tym się nie kieruj, tam wiesz, łapki w górę czy tam. Wiem, że to są istotne rzeczy, ale to ja nie jestem z tych, którzy wiecie, będę tutaj Was prosił i błagał o łapki. Doceniacie pracę, to doceniacie. Stwierdzicie, że robię bez sensu i nie korzystacie z tego, to nie dacie łapek. No, normalna rzecz, nie? Także nie ma spinki. Dobra, kończę na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Myślę, że możemy to wydłużyć. Przepraszam, chcę powiedzieć, może kontynuować te live'y. No, myślę, że poniedziałki. Zróbmy na razie poniedziałki o 19. Poniedziałki o 19 i może osoby, które gdzieś tam się do mnie zgłoszą, napiszecie do mnie sugestie, o czym mam zrobić live kolejny w poniedziałek o 19. Dobrze, dobra, dziękuję Wam bardzo za bytność na moim live'ie. Za chwilę się muszę przygotować do live'u z moimi widzami o 20. Właśnie. Może ktoś chciałby jeszcze na ten live być, to nie ma problemu. To ja mogę podpiąć, a potem, że tak powiem, dogadamy się później, nie? Dobrze. Do zobaczenia, do usłyszenia i do następnego razu. Pozdrowienia dla Was wszystkich serdeczne. Trzymajcie się.